Mili Państwo, dziś Bogu miła. Mój ulubiony Bogumił jest świętym. Spoczywa w kościele w Uniejowie, a w miasteczku Dąbie, niedaleko Konina, w szczerym polu stoi studnia ściślej mówiąc, atrapa studni, pod którą ten święty miał wypoczywać. Sam wypoczywałem pod tą studnią wiele razy, ale świętym nie zostałem, niestety. Prasa. Goniec Wielkopolski, najtańsze i najstarsze pismo, bezpartyjne dla wszystkich Stanów, rok 1927, czytamy. Do dyrektora banku cukrownictwa przybył wczoraj jakiś młody człowiek, przedstawił się jako doktor medycyny Stefan Korkowicz, wykazał się nawet dyplomem uniwersyteckim. Twierdził, że był asystentem w klinice na ulicy Polnej i opowiadał, że zajmuje się sprawami seksualnymi. Przedstawił też swoją ofertę pomocy medycznej. No Dyrektor poznał się zaraz na lekarzu i pozorując chęć pójścia z doktorem udał się z nim w drogę zabrawszy za sobą woźnego. Dyrektor skręcił jednak do komendy policji. Co widząc, ów doktor prędko począł uciekać. Zdołano go jednak przechwycić i oddać w ręce policji. Okazało się, że jest to nie Taki Jan Kęsy z Rataj nie jest lekarzem, a dyplom był sfałszowany. Zagadkową jego misję u dyrektora banku wyjaśni niewątpliwie śledztwo. Czekamy! Historia. 10 czerwca 1752 roku nad Filadelfią w Stanach Zjednoczonych rozszalała się burza. Ten fakt wykorzystał człowiek ciekawy wszystkiego, Benjamin Franklin. Wykorzystał ową burzę do puszczenia latawca i próby zbierania ładunku elektrycznego w tzw. słoiku lejdeńskim. A to pozwalało mu zademonstrować związek między piorunem i elektrycznością. Do tej pory pioruny uważano za karę boską o ich neutralności. Neutralizacji nie było mowy. Z czasem Franklin udowodnił, że umieszczony w odpowiednim miejscu zwykły kawałek drutu, zwany przez niego piorunochronem, może ocalić od śmiertelnego porażenia i od pożaru budynki albo statki na morzu. Do tego odkrycia chłopca doprowadziła ciekawość wszystkiego, bo zasadniczo uczył się na drukarza i nawet w tej dziedzinie dorobił się sporego majątku, na przykład publikując niby to naiwne mądrości, które jednak zbudowały Amerykę. Jedna z nich głosiła, że kto wcześniej idzie spać i wcześniej wstaje, ten będzie zdrowy, bogaty i mądry. I Franklin zdążył zostać jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych i przeprowadzić piękną karierę męża stanu. Co naprowadza na wniosek, iż jego maksyma o wczesnym wstawaniu i związanym z tym sukcesie ma jednak pokrycie w faktach. Więc powtórzmy o poranku jej polski odpowiednik. Mianowicie kto rano wstaje, temu pan Bóg daje. No, co może nie rannym świtem, ale jednak, przypomniał dziś, Wiesław Kot.